sali Tedeo, sobota 20 października, to przesłuchanie konkursowe z holi solistów zespołów. Zapraszamy na obszerną relację. My na festiwalu jesteśmy pierwszy raz, natomiast ja miałem tą przyjemność co najmniej 10 razy być jurorem tego festiwalu, w tym roku z innej strony troszeczkę. Ale sytuacja nas zmusiła do tego, żeby poszukać repertuaru religijnego, ponieważ jesteśmy zapraszani na różne uroczystości, takie msze jubileuszowe, jakieś rocznicowe. No i konieczny był taki repertuar czysto religijny. Przypominałam sobie w podstawówce mój pierwszy w życiu konkurs, kiedy miałam 13 lat, uczyłam się wtedy klasycznego śpiewu i wtedy wygrałam. To był mój pierwszy konkurs, potem już nie wygrywałam, ale podobno jaki początek, taki koniec, więc mam nadzieję, że coś jeszcze w życiu wygram. Oś tam dawno to się stało, widziałeś mnie, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Chodzę do szkoły muzycznej w Wadowicach. Gdzie? W Wadowicach. Pierwszy i drugi stopień. Obecnie jestem właśnie w pierwszej klasie drugiego stopnia. No i śpiewam, gram na skrzypcach. Bogu memu ufam, on prowadzi mnie. Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas. Niech miła ci będzie, Panie, moja pieśń. Będę radował się w Panu Bogu mym. Błogosław duszy moja, Pana, alleluja. Błogosław duszo moja, Pana, alleluja. To temu byłam ze scholą w Niebogłosy, no to zdobyliśmy pierwsze miejsce. No. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Dzisiaj dyskutowaliśmy, że człowiek jest taką istotą, że zarówno w muzyce, jak i w sporcie trudno przewidzieć danego dnia rzeczywiście, bo to nie jest wymiernik umiejętności danego artysty. Absolutnie tym nie można się kierować. Czynników. Tak, ja zawsze wyrażając werdykt podkreślam, że to jest dziś, tu i teraz, co nie oznacza, że jutro, pojutrze mogą się okazać duże zmiany na przykład. Nie mam na myśli pracę danego artysty, bo to jest absolutnie nieprzewidywalna sprawa. Maria, selish, bro.
Kozłowska, reprezentuję tu miasto Turzówka. Na festiwale Psali Tedeo som už druhýkrát. Prvýkrát som tu bola asi pred 3 rokmi, vystúpila som tu ako host. No a vlastne myslím si, že tento festival je veľmi dobrý a vidím to aj od toho posledného razu, čo som tu bola, ako sa veľmi zlepšila jeho kvalita. Be only yours, I pray. To be only yours, I know now. Muzikálovú pieseň Ave Maria, je to z muzikálu Notre Dame de Paris. Originál je vo francúzštine, ale kvôli tomu, aby to naši diváci mohli lepšie porozumieť textu, som ho spievala v českom jazyku. No a druhú pieseň som spievala z Only Hope, je to zasa filmová pieseň. To be only yours I pray, to be only yours I know now, you're my z Nowego Sącza. Od dziecka zajmuję się śpiewem i grą na skrzypcach. Bardzo ładnie śpiewałaś dzisiaj i nawet taki troszkę, można powiedzieć, mały spektakl zrobiłaś. Ładnie ten strój i to wszystko tak przygotowane specjalnie, prawda? Tak, przygotowany. To taki twój pomysł był? Tak, mój i też mamy, wszystkich. To nazywamy się Schola z Radziechów z przyjaciółmi, bo gramy z zespołem instrumentalnym. Schola pochodzi z Radziechów, zespół służy tam przy parafii świętego Marcina w Radziechowach. No jest nas około 50 w Scholi. Są to dziewczynki, które służą przy mszy świętej, jeździmy po różnych festiwalach. No i służymy Panu Bogu śpiewem. Część z nich również pochodzi z Radziechów, natomiast część, ponieważ jako z jednej strony organista w parafii świętego Marcina w Radziechowach, jestem również nauczycielem muzyki w gimnazjum imieniem Jana Pawła II w Żywcu i tam właśnie prowadzę zespół, który
który również jak gdyby sam jeździ po festiwalach, między innymi festiwale w Częstochowie wojewódzkie, gdzie możemy się pochwalić również nagrodami. I w tym roku taki pomysł wspólnie tutaj z księdzem Marcinem, żeby połączyć siły i spróbować zrobić coś większego na większą skalę. Przed wyjazdem, ale jakoś na pewno Bóg mi pomógł tak wyjść na scenę i zaśpiewać. To bardzo mu wdzięczna i też są wspaniałe wrażenia od tego, bo atmosfera jest bardzo, bardzo taka dobra i rodzinna. Dała mu duszy praniku, sąca wieczna. Z Białorusi, z Mińska, to jest zespół Suniczka z Kawysz, zespół taneczny i wokalny. Występują w różnych miastach, występowali w Polsce bardzo dużo raz, występowali w Niemcach, w Czechach, w Słowacji, i na Białorusi też. Słowa. Proste Bogu się podoba. To na cześć i chwałę nieba anioł jako żywy śpiewa. Hej, la, la, la. Hej, la, la, la. Nie dorówna tobie nic. Nie dorówna tobie Dzwonek to jedna nuta, jeden dźwięk, czyli to jest tak jakby oktawa chromatyczna i później czytając nuty gra się na odpowiednich dzwonkach. Przez swą krew mamy przystęp do Ciebie, sprawdź mnie, pokaż co ciemne jest we mnie. A czy dużo trzeba ćwiczyć, żeby zagrać tak jak dzisiaj? Ćwiczymy raz w tygodniu, ale myślę, że trzeba troszeczkę wysiłku jednak włożyć w to, przede wszystkim serca też i tak naprawdę wystarczą podstawy, nie trzeba znać dokładnie nut, by zagrać, wystarczą szczere chęci. Typowo zespołem instrumentalnym, a na potrzeby konkursu dołączyliśmy dwie dziewczynki z piątej klasy i nam zaśpiewały. I jak się śpiewało na takiej scenie? Dobrze, bardzo dobrze. Wszystko
każdym występem ktoś się denerwuje. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. I wyszło. Tak. Wyszło. Nie mam do końca skończył pomysł, myślę, że po prostu brakowało czegoś takiego w Wiedniu. Już od wielu lat zespół powstał, jak dobrze pamiętam, 12 lat temu. Gromadzi się polska po prostu młodzież, żeby może ten Wiedeń szczególnie trochę rozmaicić właśnie tą polszczyzną, że tak powiem, żeby właśnie to nie było zapomniane, przepraszam. No i po prostu tak jeszcze żyjemy i mam nadzieję, że jak najdłużej. Spotykamy się na próbie, która trwa 2 godziny. Od 19 do 20 mamy mszę świętą, właśnie w Kościele Polskim w Wiedniu, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy na Rembegu, w trzecim becyrku, czyli w trzeciej dzielnicy. Słowakiem jestem, nauczyłem się po polsku w Wiedniu. No to historia jest trudna, ale o to nie chodzi. My zaśpiewaliśmy jedną niemiecką piosenkę, Ich komme zu dir, ja ich komme zu dir, to znaczy Panie, przychodzę do Ciebie. No i to jest taka trochę wolna piosenka, nie mieliśmy na to za bardzo bogaty skład, a dlatego koncentrowaliśmy się więcej na takie cisza i przeżycie tej piosenki. Z zespołem jestem związany już 2 lata z kawałeczkiem. Są to dni, tygodnie, miesiące bardzo nabrzmiałe w różne wydarzenia. Są to dni, których się poznawaliśmy, dni, których się cały czas poznajemy jeszcze i myślę, że jeśli tak wystąpili jak dzisiaj, to znaczy oni się modlili graniem, śpiewaniem, to tak naprawdę ksiądz nie ma już tu nic do roboty. Powiem prosto. Jak wiemy, muzyka chrześcijańska w naszym kraju, a że bazuje na muzyce gospel, gdzie tam od lat, z racji też i tradycji, jest na zupełnie innym poziomie. Ja myślę, że tutaj powolutku... O, Cantate Deo przypomniał mi się w tym momencie festiwal chrześcijański, właśnie podobna sytuacja, że naprawdę coraz więcej fajniejszych zespołów i bardziej na wyższym poziomie, zarówno wokalnym, jak i instrumentalnym, aranżacyjnym, to jest bardzo ważne. Sama biorę udział teraz gościnnie w takim fantastycznym zespole Karmelit, założonego przez Karmelitę, Twoje Niebo. No i tam jest cały materiał muzyczny zrobiony przez człowieka, który jest muzykiem, który studiuje, porusza wszystkie gatunki muzyczne, teksty piszą ludzie młodzi, naprawdę coś niesamowitego. Jestem zbudowana, ponieważ młodzież ma dobry przykład dobrej muzyki. Podczas festiwalu odbyła się również projekcja filmów, w tym filmu Proboszcz Majdanka i spotkanie z reżyserem filmu Grzegorzem Linkowskim. W takich sytuacjach jak Majdanek nieważne są konfesje, a ważne jest, jak się zachowujemy, kim jesteśmy, jak jesteśmy człowiekiem, no to wtedy wszyscy chcą być z nami. I on był takim człowiekiem, który dla tych ludzi mnóstwo zrobił. Zginął na Majdanku, jest to opowieść o nim. Udało nam się dotrzeć również do jego najmłodszej córki, ponieważ to był ksiądz grecko-katolicki, to zostawił po sobie rodzinę. I to jest jak gdyby zapis tego wszystkiego dobrego, co ten człowiek uczynił. Kolejnym punktem programu były przesłuchania konkursowe chórów. I o tym w kolejnej części reportażu.